No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor, a dzisiaj meta sezonu trzeciego, przeładowanie w Call of Duty Warzone. Na samym początku bardzo bym was poprosił o zostawienie łapki w górę. YouTube ucina ostatnio zasięgi, także z góry serdecznie dziękuję, a ja bez dalszego zbędnego przedłużania przechodzę po prostu do broni, które wam polecam. Do broni, które śmiało mogę nazwać totalną metą w chwili obecnej właśnie w tej grze. Także moi drodzy, zestawów nie będzie dużo, bo będą 3 zestawy, łącznie 6 broni. Oczywiście to nie oznacza, że jakaś broń, z którą wam się fenomenalnie gra, nie ma sensu. Tak nie jest. W tej grze od dłuższego już czasu, jeżeli po prostu jesteś dobry, to możesz grać wieloma innymi spluwami, których zazwyczaj w mecie po prostu nie ma, bo te spluwy nie mają takich statystyk jak te bronie z mety, ale oczywiście można nimi się bawić, można nimi rywalizować. Tak czy siak, dzisiaj najlepsze pod względem statystyk bronie, które możecie mieć po prostu w dłoniach. I zaczynamy, moi drodzy, od RKM-u. Od RKM-u o nazwie DG58. Jest to RKM, który do tej pory w mecie nie zawitał, ale w końcu do niej dotarł. Czym się cechuje? Cechuje się tym, że bardziej niż RKM-a przypomina karabin szturmowy, głównie dzięki temu, że już na bazowej swojej wersji posiada 60-nabojowe magazynki, co pozwala nam oszczędzić miejsce właśnie na magazynek. Nie zakładamy tutaj żadnego magazynka. Jeżeli chodzi natomiast o resztę dodatków, kluczowe są takie rzeczy jak amunicja o zwiększonej wadze, następnie hamulec Kazus, który bardzo mocno poprawia kontrolę odrzutu tej broni, następnie długa lufa Woody, która po prostu zwiększa zasięg i prędkość pocisków, celownik, ja korzystam z kolimatora Jack Glassless, natomiast spokojnie możecie założyć swój ulubiony, na przykład Corio Eagle's Eye razy 2,5 albo jakikolwiek inny, z którym po prostu lubicie grać. Jest to broń na daleko, dlatego celownik, z którym komfortowo na dalszych dystansach się czujecie, będzie odpowiedni. No i na sam koniec rzecz, która pozwala nam tutaj zredukować odrzut tak naprawdę do poziomu bardzo satysfakcjonującego, a więc kolba, stopka redukująca odrzut. Całość, nie traktujcie tego teraz, broń Boże, jako testu, ale całość jest po prostu, no, niesamowicie, bym powiedział, przystępna dla w zasadzie każdego gracza tej grze. Dodatkowo broń, tak jak mówię, bardziej wygląda jak AR-ka niż jakiś RKM, bo nie ma tego uczucia, że biegacie, wiecie, z jakimś klocem w dłoniach. No po prostu, jeżeli jeszcze nie graliście, musicie, bo jest to totalny sztos w chwili obecnej w Warzone. Myślę, że lepszej broni na daleko potencjalnie raczej nie znajdziecie, bo zaraz wam przedstawię kolejną, ale DG58 generalnie w takim moim małym rankingu jest na chwilę obecną na absolutnym szczycie. Także DG58 w tym zestawie polecam i jest po prostu fenomenalny. Jeżeli chodzi o Sniper, przepraszam, nie Sniper Support, tylko o Support po prostu do DG58, tutaj będziecie wybierali między tak naprawdę 3 broniami. Ja akurat na tej klasie mam WSP-9, co nie oznacza, że WSP-9 uważam za najlepszy wybór jako broń na blisko, ale z pewnością WSP-9 możecie sobie używać, bo jest bardzo dobrym wyborem na blisko. Czym się cechuje natomiast pistolet maszynowy WSP-9? Ano tym, że ma dosyć niską szybkostrzelność, co powoduje, że jeżeli spudujecie kilka kulek, to TTK wzrasta naprawdę potężnie, co powoduje, że broń tak naprawdę nie wybacza niecelności. Dlatego być może lepszy wybór na blisko dla was będzie później w tym materiale, ale generalnie WSP-9 na pewno przetestujcie i wypróbujcie, bo jest świetny. Jeżeli chodzi o dodatki, to chwyt Marauder, 40-nabojowy magazynek, amunicja 9 mm o zwiększonej wadze, pod lufą Handstop DR6, który bardzo mocno poprawia mobilność i prędkość ogólnie celowania i tak dalej, no i tłumik płomienia ZEM-35 z kompensatorem. Jeżeli chodzi właśnie o WSP-9 i feeling, nie potrzebujecie tutaj według mnie celownika, tym bardziej jeżeli na przykład gracie na tym schemacie, który ja mam. Jak widzicie, schemat powoduje, że broń jest przezroczysta, co, no szczerze mówiąc, totalnie nie wymaga użycia celownika, bo widzicie dokładnie to miejsce, gdzie chcecie celować. Jeżeli nie macie tego schematu, no to i tak, moi drodzy, ten celownik na WSP-9 jest po prostu świetny. Nie będziecie mieli za bardzo problemu, żeby trakować po prostu cele. Jest super, natomiast zawsze możecie
wiecie, dorzucić sobie ten celownik, gdybyście jednak mieli problemy w takim wypadku, no będziecie musieli zrezygnować albo z handstopa pod lufą, albo chwytu Marauder i wtedy celowniczek może u was wlecieć, gdybyście mieli wielkie problemy. Także ten zestawik świetnie się spisuje i naprawdę wam polecam. Jeżeli chodzi o zestaw numer 2, tutaj mamy drugą najlepszą broń dla niektórych, pierwszą najlepszą broń w chwili obecnej na daleką, jest to SVA 545 z taką ważną informacją, że chcecie strzelać tą bronią w trybie burstu, czyli będziecie musieli przełączać się na tryb burstu na początku każdego meczu, żeby strzelać serią, a nie automatem właśnie z tej broni. Zaraz wam pokażę, jak to działa. Tak czy siak, jeżeli chodzi o dodatki, to moi drodzy, mamy 60-nabojowy magazynek, amunicja 5,45 mm o zwiększonej wadze, tłumik soniczny, lufa precyzyjna STV i kolimator jack glassless. Jeżeli chcecie, możecie oczywiście celownik zawsze założyć inny. Jeżeli chodzi o feeling, no to tutaj właśnie mam problem, bo gdy zmieniam sobie tryb na właśnie burstowy, no to sami rozumiecie, jaki jest problem. Musicie po prostu nawalać tym palcem, żeby strzelać, a ja tego feelingu za bardzo nie lubię, chociaż nie jest to tak złe jak na niektórych broniach, które oczywiście już burstowe w mecie były. Jest to całkiem znośne, no ale w porównaniu z feelingiem DG58, no mimo, że tam też nie jest idealnie, to wolę tamto. Także no musicie sobie przełączyć zawsze ten tryb na tym SVA, bo to po prostu powoduje, że ten czas zabicia na tej broni jest taki, jaki być powinien. No i musicie spamować przycisk strzelania, czy to na myszce, czy na padzie. Nie możecie trzymać palca, tylko musicie co chwilę go używać. To jest, myślę, że największa wada, ale może dla niektórych nie wada. Także w 100% sobie musicie tę broń również przetestować. A samo SVA jest po prostu bardzo przyjemne, bo to jest broń, która jest bardzo mobilna w dłoniach. Jeszcze lepiej, że tak powiem, się poruszacie, w sensie szybciej niż z tym DG58. No i tym jedynym mankamentem jest właśnie ten ewentualny wymagany tryb burstu, bo na automacie jak strzelacie, po prostu TTK jest gorsze. Gorszy też jest taki trochę odrzut, bym powiedział. Niby się da, ale macie używać SVA 545 po to, żeby mieć jak najlepsze TTK z fajnym odrzutem, dlatego ten tryb burstu jest dla was najważniejszy. Tryb ognia samopowtarzalny. Gdy to wam się wyświetli, to wiecie, że macie to, co musicie na SVA używać. Jeżeli chodzi o support do SVA, to nie tylko do DSVA. Absolutny mój faworyt na ten moment w tej grze na blisko, czyli Striker 9. Moi drodzy, ta broń jest przepiękna, niesamowicie mobilna, niesamowicie prosta w użytku, a do tego z fenomenalnym uczuciem, gdy po prostu jej używacie. Striker 9, nie Striker, żebyście się nie pomylili, bo jest w grze Striker, jest też Striker 9, chodzi właśnie o Strikera 9. Dodatki, jakich używam i które polecam, to tłumik płomienia ZM35 z kompensatorem, handstop DR6, 50-nabojowy magazynek, chwyt Sakin ZX oraz kolba szturmowa RB Crotalus. Moi drodzy, Jezus Maria, no to jest cudo, to jest absolutne cudo, celownik tak naprawdę stoi w miejscu, do tego broń jest niesamowicie mobilna, no ja tutaj chyba nic więcej nie muszę dodawać, ta broń już jakiś czas temu tak naprawdę w tej mecie się pojawiła, teraz jeszcze bardziej została wyniesiona na piedestał. Jest fenomenalny ten Striker, naprawdę. Jeżeli miałbym grać bronią na blisko do końca tak naprawdę trwającej mety, to byłby to właśnie ten Striker 9, bo on mnie po prostu nie zawodzi. Czuję się z nim jak ryba w wodzie i jest świetny. Ma wszystko, co powinna mieć broń na blisko, a do tego pod kątem statystyk też jest najlepszym w zasadzie wyborem w grze. Także no Striker 9, meta z definicji. Musicie po prostu Strikera 9 sobie zrobić, używać w takim zestawie, jaki tutaj widzicie. To chodzi jak cudo, naprawdę. No i dochodzimy, moi drodzy, do ostatniego zestawu, który wam polecam. Jest to zestaw z karabinem snajperskim, bo karabiny snajperskie, które one-shotują w głowę, są cały czas w mecie. Nie można o tym zapominać. Są to jedne z najlepszych broni, jakich możecie używać na daleko. No bo przy trafieniu w głowę, jak sama nazwa wskazuje, pozbywacie się delikwenta od razu. Także jest to niesamowicie OP. No i dla mnie absolutnym faworytem w kwestii karabinów snajperskich jest właśnie Mors, bo to jest najbardziej mobilna snajperka, też snajperka, która nie zawodzi i snajperka, która do tam kilkudziesięciu metrów ma ten potencjał do zabicia na hita w głowę, także jak najbardziej jest to świetny wybór. Dodatki, jakie wam polecam, to lekka lufa downfall, latarka
Razorhawk, F-Tak Locus SP jako celownik, lekka kolba Icarus oraz, moi drodzy, szybki zamek, który powoduje, że będziecie mogli szybciej strzelać, bo broń ta ma generalnie jeden nabój w magazynku, więc szybciej będziecie gotowi, by oddać kolejny strzał. Co ja wam powiem o Morsie? No, nie powinno to nikogo dziwić. To jest niesamowita broń. W sensie, to jest absurd, że taka broń jest w grze, bo to, jak mobilny jest ten karabin snajperski, to jak po prostu jakby tak feeling skorzystania z tej broni towarzyszy, no to jest nie do opisania. Jeżeli lubicie karabiny snajperskie, to jest to dla was must have. Jeżeli nie jesteście fanami karabinów snajperskich, to uwierzcie mi, Mors wam się bardzo spodoba, bo ma wszystko, co fajny karabin snajperski powinien mieć. Także w tym zestawie Morsa wam polecam. A na Sniper Support do Morsika, moi drodzy, jeden z najlepszych wyborów mimo wszystko na blisko średnio, a więc MCW z zestawem z rynku wtórnego Jack Raven. Tutaj pod moją kamerką macie wymagany dodatek, który musicie użyć. Bez niego nie zamontujecie na przykład magazynku, który jest tutaj wymagany. Także załóżcie sobie zestaw Jack Raven, następnie 40-nabojowy magazynek właśnie do tego zestawu. Handstop DR6 pod lufą, tumik ZEM35 z kompensatorem i ciężka lufa Second Line Mammoth. Jezus Maria, to MCW, to jest mokry sen każdego fana AR-ki na blisko. Stare czasy Warzone, gdzie grało się AR-kami na blisko, wracają właśnie z tym zestawem na MCW. To jest po prostu rzecz fenomenalna. Ja nie wiem, co tutaj mam więcej mówić. Jeżeli ktoś ma problem z tym mechanicznym celownikiem, uważa, że jest on trochę niewygodny, no to, moi drodzy, zawsze możecie się pozbyć handstopa pod lufą i sobie celowniczek ulubiony, jakiś kolimatorowy, założyć, ale myślę, że jesteście w stanie się przyzwyczaić do tego mechanicznego. On nie jest wybitny, ale jest spokojnie taki, z którym dacie radę. Także ten zestaw, moi drodzy, Morsik i MCW z zestawem Jack Raven, to jest fenomenalny zestaw dla każdego fana karabinu snajperskiego. A z kolei te trzy zestawy, które tutaj wam raz jeszcze przewijam, to wszystko, co musicie obecnie wiedzieć o mecie sezonu trzeciego Przeładowanie w Warzone. Także jeżeli ten materiał wam pomógł, jeżeli w jakikolwiek sposób na nim skorzystaliście, zostawcie proszę łapkę w górę, no i subskrypcję, żeby potencjalnie tego typu materiały was w przyszłości nie omijały. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, do usłyszenia w przyszłych materiałach. Mówi Goldzor, na razie.